Cześć, Dawid Chmielarz, KRK TV. Rozmawiam dzisiaj z Rafałem Brzoską, wielkim człowiekiem, wizjonerem, prezesem Integer.pl. Na początek powiedz mi, jak się zaczęła Twoja historia z biznesem? Biznes zaczynałem w 1999 roku, będąc na trzecim roku studiów. Tak powstał właśnie Integer. Zaczynaliśmy od bardzo prostego konceptu, jakim było roznoszenie ulotek sieci supermarketów. No i bardzo szybko ten lokalny krakowski biznes zrobił się coraz większy, aż sięgnął zasięgiem całego kraju i po 3 latach byliśmy już liderem rynkowym. A później to już była naturalna konsekwencja rozwijania kolejnego biznesu, czyli w 2006 roku powstał InPost, spółka pocztowa, która rzuciła rękawice Poczcie Polskiej skutecznie, jak widać. A od 2010 roku paczkomaty, które również szturmem zdobyły rynek w Polsce, a w tej chwili rozwijamy je w kilkunastu krajach na świecie. A powiedz, w jaki sposób wpadliście na pomysł paczkomatów? Skąd w ogóle się zrodziła taka idea? Wszystkie pomysły, które powstają generalnie w biznesie, to są pomysły, które są taką naturalną próbą rozwiązania konkretnego problemu. W naszym przypadku było bardzo podobnie. Chcieliśmy zaistnieć na rynku paczek, widząc, że paczki to jest ten rynek, który będzie w najbliższym czasie rósł bardzo dynamicznie. I okazało się, że polski rynek paczek jest zdominowany przez podmioty zagraniczne, dużych graczy. Wszyscy najwięksi gracze są w Polsce i mamy najtańsze ceny za dostawy paczki ekspresowej w Europie. Jak trudno jest wejść na taki rynek, walcząc z ceną, no właściwie jest to niemożliwe. Dlatego musieliśmy szukać innego rozwiązania. Rozwiązanie, które da nam zdecydowaną przewagę kosztową. No i tak właśnie padł pomysł, by to klienci sami odbierali sobie paczki, zamiast doręczać je do domu. Pomysł absurdalny, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, okazał się strzałem w dziesiątkę, bo klienci pokochali odbierać paczki z paczkomatów właśnie. Tak, a teraz wprowadzacie nowy produkt, nową usługę, pralniomaty. Jak to będzie wyglądać? To jest tak naprawdę mutacja pomysłu paczkomatowego, ponieważ zauważyliśmy, na własnym nawet przykładzie, że oddawanie czy to garnituru, czy garsonki w przypadku kobiet, spódnic, marynarek, płaszczy do pralni, to jest wyprawa. Wyprawa do centrum handlowego, trzeba pojechać, zaparkować samochód, podejść na górę, w galerii odnaleźć punkt, też czasami stanąć w kolejce. Generalnie wyprawa, która co najmniej zabiera nam godzinę czasu. Dokładnie tą samą wyprawę pokonujemy, odbierając to pranie. O ileż łatwiej jest móc w ciągu minuty zostawić rzeczy do prania w urządzeniu, które nazywa się pralniomat, ale ono samo nie pierze oczywiście. Ono tylko przyjmuje brudne czy przeznaczone do czyszczenia rzeczy i następnego dnia je odebrać już wyprane. Na tym polega cały koncept, by maksymalnie skracać czas, w którym klienci, nasi klienci marnują go na czynności, które nie są wprost efektywne. Po pierwszym pilotażu 30 maszyn, zrobionego wspólnie z naszymi partnerami, okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę i w tej chwili jest już ich chyba 130 w Polsce. Aha, czyli już są. A jak to technicznie jest możliwe, że można włożyć garnitur na wieszaku i potem się odbiera taki sam na wieszaku czysty i maszyna sama to robi? Nie, generalnie koncept jest bardzo prosty. Odkładamy to, co jest brudne, niekoniecznie trzeba to robić na wieszaku, bo i tak będzie podlegało to obróbce w pralni. Robi to oczywiście pralnia, która należy do jednego z naszych partnerów, sieci Senkasek, bardzo znanych, zresztą największego operatora pralni chemicznych w Polsce. Czyli zostawiamy, wyobraźmy sobie, w 40-50 maszynach w Warszawie swoje rzeczy, klienci zostawiają. W nocy jest to odbierane, przewożone do pralni, pralnia pierze, prasuje i z powrotem wraca to na wieszaczku, ładnie zawieszone, niewymięte, wyczyszczone. Następnego dnia sobie odbieramy. Powiedz, co było przed InPostem, przed Integra, co sprawiło w ogóle, że chciałeś się zająć biznesem? Biznes to jest, po pierwsze byłem studentem Akademii Ekonomicznej, obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, więc siłą rzeczy taka smykałka generalnie do ekonomii i do biznesu wykształcała się na uczelni, ale też znacznie wcześniej, ponieważ ja od 1993 roku gram na giełdzie, inwestuję w akcje spółek notowanych na GPW, więc mam całkiem bogate doświadczenie w zakresie i obserwowania trendów rynkowych, i obserwowania biznesów różnych, inwestowania w nie
Więc to była raczej ewolucja, która dojrzewała przez lata, nim faktycznie zacząłem prowadzić własny biznes. A jak zamierzasz rozwijać swój biznes? Jakie plany na przyszłość? Na razie plany są krótkoterminowe. Krótkoterminowe to znaczy takie nakreślone na 2-3 lata do przodu i to jest na pewno nasze bardzo mocne, agresywne wchodzenie z paczkomatami w kolejnych krajach. Cel na ten rok to umocnienie naszej pozycji w Wielkiej Brytanii, zbudowa sieci we Francji, Włoszech i w Kanadzie. I to jest cel, który mamy przewidziany na 2015 rok. Oczywiście umacniamy swoją pozycję w Polsce również z 1100 do 1700 maszyn do końca września. Natomiast długoterminowo zobaczymy. Myślę, że na razie cały zespół łącznie ze mną skupia się na tym, by osiągnąć sukces na rynkach zagranicznych z paczkomatami, dokładnie tak jak osiągnęliśmy w Polsce. A zamierzasz dalej walczyć z Pocztą Polską, czy już nastawiasz się tylko na wychodzenie za granicę? To nie jest kwestia walki. W tej chwili spółka pocztowa, którą ja już nie kieruję, jestem w Radzie Nadzorczej, ma swój zarząd, profesjonalny zarząd, który ma swoje cele, swoją strategię, którą też potroszę zaszczepiłem w ich sercach i umysłach. I oczywiście, że spółka by się rozwijała, musi nadal kierować się swoją kluczową strategią. To, że zdefiniowaliśmy Pocztę Polską jako głównego konkurenta w Polsce, definiuje tak naprawdę strategię spółki pocztowej, więc myślę, że na pewno zarząd InPostu nie odpuści i będzie szedł do przodu, będzie starał się wygrywać na rynku kolejne punkty procentowe udziału, a ja będę im kibicował. Natomiast mój cel rzeczywiście jest w tej chwili w 100% podporządkowany i mój czas rozwoju paczkomatów.